Witam Was bardzo serdecznie. To jest dzisiaj szósty dzień, w którym możecie mnie usłyszeć. Zostawiłam otwartą tutaj. Wejdzie czy nie wejdzie? Zobaczcie, łażą te kury na zewnątrz, wychodzą. Stawiałam specjalnie furtkę otwartą. Tak się zamierza. No nie wiem, czy wejdzie. Dobra. Rzuciłam im tutaj ziemniaki gotowane oczywiście, bo jak wiecie, surowych nie mogą kury dostawać. Więc sobie jedzą, a ta nie, no nie, myślałam, że wejdzie, nie, jak furtka otwarta, ale widzę, że nie bardzo. Dobra, że mi zaraz inne nie wyszły. A więc, tak jak Wam obiecałam, że dzisiaj szykuję coś specjalnego, więc za chwilkę będziecie mieli okazję dowiedzieć się, co to będzie. Wszystko Wam zaraz wyjaśnię. Do zobaczenia. Dobrze, jesteśmy nad stawem. Gęsi sobie pływają tutaj. Jednej nie widzę. A, tam jest, zobaczcie. A co, ona się obraziła? Co ona taka... Dziwne, że nie jest w stadzie. Zawsze się trzymały razem, więc nie wiem, co jej. Jedzenie mają, wodę czystą mają. Kaczki tak samo tam. Rzuciłam im tutaj sałatę. Sobie później przyjdą, może i zjedzą. Na razie nie chcą. Tam, co wtedy im rzuciłam, to zjadły. Słuchajcie, a mianowicie nie bez przyczyny jesteśmy nad stawem, ponieważ moja, że tak powiem, niespodzianka związana jest trochę ze stawem, a mianowicie jadę niebawem, jak mi się uda, to Wam to nagram, jadę kupić Maxowi karpie koi. I zobaczę, co tam jeszcze będzie, ale tam chyba nic więcej takiego nie ma, tylko karasie, których tutaj nie brakuje pewnie. I więc jadę mu kupić karpie koi. Z tym, że nie będę mu mówiła, że kupiłam mu te karpie. Dowie się albo z filmiku, który teraz właśnie nagrywam, jeżeli go w ogóle obejrzy, montując. Więc dowie się o tych karpiach albo z tego filmiku. Oczywiście niestety filmik nie może być zatytułowany niespodzianka dla Maxa albo coś w tym rodzaju, albo zakup karpi, bo od razu będzie wiedział. Więc nie mówię nic, czekam do jego przyjazdu i albo zorientuję się już w sobotę, jak zejdzie na dół, a na pewno zejdzie. Tylko wiecie co, no nie wiem, czy będzie je, no tutaj widać, czy tak od razu je zauważy, czy one wypłyną tak trochę na powierzchnię, że będą bardziej widoczne. Jeżeli nie, no to mówię, jeżeli będzie oglądał, to dowie się dopiero z filmiku. Jestem bardzo ciekawa jego reakcji i czy przyjdzie się zapytać, co to jest, czy się zorientuje, że to nie są karasie, no bo jak wiadomo, karpie koi, gdy są mniejsze, są bardzo podobne do kolorowych karasi, więc bardzo jestem ciekawa i czekam na jego reakcję. Więc zapraszam do oglądania, może Wam powie coś szybciej. A ja tak tutaj nad tym stawem, wiecie, siedzę i myślę, że zobaczcie, znowu więcej jest tych lilii naodrywanych. Więc mało tego, że tamte były, które no już ładnie były w miarę posprzątane, to one zabrały się za kolejne. Więc chyba z tych lilii nic nie będzie. Już tam za dużo ich nie zostało. Myślę, że do zimy to pewnie całe wygryzą. A wiecie co? O, patrzcie, przyszły gąski. Jeść sobie, kaczuchy nie chcę. Wiecie, co mnie zastanawia? Patrzcie, jakaś deska pływa tutaj w stawie. I ja nie mam pojęcia, skąd ona się wzięła. Taka dosyć długa. Jak ona tutaj, czy tutaj było coś podparte, czy co? Nie wiem, ale tutaj się ta skarpa poobrywała, widzicie? Tak ostatnio chyba nie było. Po tych deszczach, po... Strasznie. Takie się porobiły wyrwy. Coś tu będzie trzeba pewnie wymyślić. Siamucha. Widzicie? Zapewne się może zastanawiacie, dlaczego nie rzucam kaczuchom na wyspę sałaty, ale ja niestety
po tej drabinie nie będę ryzykowała przejścia. Nie jest ze mnie kaskader. A szczerze mówiąc, jak chodzę po czymś węższym i co widzę później, jakiś tam spadek ten, to zaraz tracą równowagę. Może jakby były te deski położone na całej długości, to wtedy tak, ale tak po szczebelkach to ja próbować nie będę, bo na pewno na 100% bym wpadła. Więc już mówiłam przed wyjazdem Maxowi, że ja ich wchodzić na wyspę karmić nie będę, bo przy pierwszej takiej próbie pewnie się skończy, że wpadnę do tej wody. Albo wejdę i będę bała się wrócić i zostanę utknę na tej wyspie. Więc dlatego kaczki dostały jedzenie tam. O, tutaj. Co tam jest? Zobaczcie, wróbelki, ale ile ich było? Kurczę, odleciały, przecież tam nic nie. Nie ten. Co się wypłoszyło? Wiecie, martwi mnie ta gąska, dlaczego ona do nich nie przychodzi. Ja pójdę troszkę ją zagonić, zobaczę, czy jest wszystko w porządku. Czy ona po prostu się pokłóciła, czy coś się jej stało. Sali tutaj zbiegała trochę, coś jej się spodobało, bo podchodzą do góry, ale ja zostawiłam, więc nie przyjdą już tam do basenu. Co, kochana? Czemu nie idziesz do stada? No idź, nie, wszystko dobrze. Nic się jej nie stało, no ale idź do stada, idź. Ja wiem, że wy nie lubicie tego swojego domku. Słuchajcie, jest to tragedia po prostu zaganiać je do tego ich domu, że tak powiem. No nie lubią, strasznie, strasznie nie lubią tam wchodzić. Same, nie wiem, czy jakby było jakieś inne, czy u góry ten, to one by wchodziły same. Może nie, może one po prostu tak lubią żyć wolno żyjąco. Wiecie co? Spróbuję, jak mi się nie uda, no to trudno. Nie wiem, z której strony jest bliżej na wyspę. Spróbuję przerzucić im sałatę na wyspę. Nie bój się, ale nie wiem, czy dorzucę, więc uwaga. Trzy, cztery, rzucamy. O, prawie! Kurczę, Felek, no. Nie udało się, za lekkie. Ale spróbujemy jeszcze jakąś tutaj. Wezmę coś cięższego. Może ta się uda. No i co? Teraz tam sprawdzę. O! Jest! Udało się. Trochę przepraszam, kaczuszko, że rzuciłam w ciebie. Ale zjedzcie sobie tam nad wyspą. Jedno się udało, bo nie chciały wyjść. Niech te sobie tutaj. Ale ciekawe, czy one z tej wody to zjedzą? Chyba tak, nie? Jak co, to zgnije i. No, chyba zjedzą. Popatrzymy sobie trochę. Jak mówiłam, będę się już szykować pomału. I będę jechała po te rybki, ponieważ dzisiaj chyba tam jest czynne bodajże od 14. Więc akurat. No i zobaczymy, jak to będzie. Zobaczcie, jedzą czy nie jedzą. Nie bardzo. Dobra, ja będę szła w takim razie do góry. A my zobaczymy się. Mówię, jeżeli będę miała możliwość, nagram wam, gdzie pojechałam po te rybki. Jeżeli nie, to zobaczymy się tutaj ponownie na dole, pewnie nad stawem. Do zobaczenia. Dobrze, kochani, słuchajcie, rybki mam już w bagażniku. Nie było żadnych takich kolorowych, tylko takie, więc trzy są. Dwa takie po 20 zł, jeden za 10. Dokupi się później jakiś taki kolorowy, może bardziej. Więc jedziemy teraz z powrotem do domku, żeby je wpuścić. Do zobaczenia. A więc tak, jesteśmy już nad stawem. Słuchajcie, nie ma szans, żeby Max je zauważył pływające w stawie, ponieważ nie było jakichś tam kolorowych, takich myślałam, że będą jakieś czerwone albo białe, ale miał taką resztkę tam, gdzie pojechałam bynajmniej. No to trudno, więc jedynie co, to pewnie się dowie z filmiku. Ja, kochani, teraz stawiam je trochę do wody. Oj, żebym nie wpadła. Ponieważ. Czekajcie tutaj, że nie odpłynęły. Musi się wyrównać trochę temperatura. One są. W środku mają powietrze. Muszą tak troszkę postać sobie w tej wodzie. Z 15, jakieś 20 minut. Żeby wyrównała się trochę temperatura.
i wtedy będziemy mogli je dopiero wpuścić. Patrzcie, sałatę zjadły, tą z brzegu, a tutaj ciekawe są pewnie, co to jest. Zobaczmy, co zrobią. Zauważyły, że coś tam leży? A to jeszcze jedzą jakąś sałatę, resztę. Ta deska mnie denerwuje, bym musiała ją jakoś wyłowić, żeby nie zatopiła się. O. Nie mam pomysłu, czym ją wyjąć. Zaraz zobaczę, czy coś tutaj znajdę. Widzicie, zobaczcie, podchodzą. Co tam ciekawego? Przyszło nowego coś. Ja, idzie sobie. No dobra. Poczekamy trochę. Ja sobie posiedzę z nimi tutaj. A my usłyszymy się za chwilkę. Zobaczcie. Poszły szarpać worek. Widzicie? To są diablice. Patrzcie. Teraz mi go otworzą. No, tak, wy. Dobierają się do worka. Diabły. Wszystko ich ciekawi. Ciekawe, czy uda jej się to rozwiązać. Jak co, to gęsi wypuszczą ryby. Chyba nie. Dobrze, myślę, że możemy już się zabierać za otwieranie tego worka. Wciągniemy. Oj, rozerwiemy trochę. Dobra, jak wiecie, żeby ryby wypłynęły, trzeba trochę wymieszać wodę taką, do której mają, o, wpłynąć. Oj, ciekawe, czy wypłyną. Jak nie, to ja im trochę pomogę. No, rybki. Płyńcie. Płyńcie sobie, płyńcie. Wszystkie? Wszystkie. No i oczywiście zniknęły. Nie widać ich. No dobra, ryby zniknęły, więc na 100% ich niestety w wodzie nie zobaczy. Ewentualnie jak będzie karmił, to jak może trochę podrosną, to wtedy zaczną być widoczne. A wy co tak krzyczycie? A tak to niestety nie ma możliwości. Dobrze, kochani, ja będę szła do góry, sprawdzę, co tam u pisklaczków. No i zobaczymy się może później. Zobaczcie, pisklaczki sobie jedzą. Widzicie, rosną, nie? Oj, Max to na pewno zobaczy różnicę. Seramka chodzi tam dalej ze swoimi. Wchodzą do tej miski, ale już takie fajne się robią, coraz bardziej takie mają opierzenie, takie fajniejsze opierzenie. Ale białe, te chyba będą białe. 4, 5, nie, 4, 5. Jedna czarna, jedna jakaś taka rudawa. Oj, ta biała tutaj sobie siedzi. Taka, nie widzicie jej. O, tu sobie siedzi. Taka smutna, żal mi jej troszkę.
Biedna. Oj. No ale pokażę Wam jeszcze tą. Patrzcie, ruda ze swoimi piskleczkami. Fajne takie mają. Fajne się robią. Gdzie sobie? Zaraz się pewnie przestraszę, jak podejdę. Te maluchy wszystkie pod nią się schowały. Sobie im tutaj dobrze. Na dworzu. Pewnie później jak przyjdę, to już będą w środku. Przyjdę jeszcze wieczorkiem dać jeść i je pozamykać. A tak to siedzą sobie tutaj, zobaczcie. Widzicie? Za nią. Okej. Okay. A my będziemy pewnie się widzieli już na zbieraniu jajek. Dobrze, moi drodzy, widzimy się już dzisiaj. W sumie przedostatni raz. No nie, no jeszcze dwa razy, bo jeszcze w sobotę coś przed przyjazdem pewnie ja nagram. Kociaki sobie jedzą, dostały na wieczór jeść. Suchą tam jeszcze mają, świeżą wodę. Co kićka? Zobaczcie, gdzie ona tu siedzi. Chodź jeść. No zaraz wszystko zjedzą, bym musiała dołożyć chyba. Kogucik, seramki, siedzi tutaj. Już wszystko pochowało się do środka. Zrobiło się chłodniej. Biała, powiem Wam, że biała tak sobie często siedzi. Trochę mi jej żal, że jednak nie ma tych dzieciaczków. Ale może jak teraz się wyklują, ja nie wiem jak to jest. Zobaczymy, co tam Max jak wróci wymyśli. Te tutaj też już sobie siedzą, do spania się przygotowały. Jedzonko dostały jeszcze na wieczór. Biała je. Co, kogucik? Ach, uciekłaś, wiesz ty co? Zawsze dajesz się pogłaskać. No dobrze, to idziemy teraz jeszcze do Niosek pozbierać jajeczka. Tutaj tą już też zamknęłam. Już zresztą była w środku z pisklakami. I idziemy zbierać jajeczka. Dobrze, przyszliśmy do Niosek. Muszek się trochę połapało. Latuje. Wzięłam sobie trzy wytłaczanki. Zobaczymy, jak to dzisiaj wygląda z jajeczkami. Trochę ich mamy. Ciekawe, ile będzie. No dobra, to widzimy się za chwilę. I znowu, kochani, o Jezu, coś mi się odwróciła. Kamera, a czemu? Przepraszam Was. O, i znowu, kochani, mamy 32 jajeczka. Jakaś jedna kurka daje, o, to nie to, takie bardzo malutkie jajeczko, a jedna, słuchajcie, to już któryś raz, zobaczcie, pokażę Wam różnicę. Zobaczcie. Widzicie? Patrzcie, jaka różnica między tym a tym. Naprawdę, któraś kura znosi takie duże jajka i to już któryś raz jest, z drugi albo trzeci raz, słuchajcie, że jest takie wielkie jajko. Te mniejsze, no to też już się zdarzyło, ale to naprawdę już widać różnicę niesamowitą. Dobrze, kochani, ja jeszcze pójdę zobaczyć do inkubatora, więc myślę, że zobaczymy się jeszcze przy inkubatorze, jak to tam wygląda, bo muszę dolać wody. Do zobaczenia za chwilkę. A więc jesteśmy przy inkubatorze. Dolałam wody. Jajeczka już sobie leżą. Słuchajcie, to już 19 dzień. Jak widzicie, wilgotność troszkę spadła, ponieważ dopiero co miałam to otwarte i dolewałam wody, więc to zaraz pomału, o, już ładnie będzie rosło. I słuchajcie, jest to 19 dzień, więc chyba jeszcze ze 2 dni, no i zaczną pomału kluć się pisklaczki. Więc zobaczymy, co się będzie działo. A więc na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że choć trochę podobał Wam się film. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do komentarzy, łapek w górę i do zobaczenia jutro.